Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Być Dla. Tym razem będzie to temat Być Dla braci ze wschodu. No właściwie temat powinien brzmieć Być Dla sióstr i braci ze wschodu, no ale być może ta wersja dłuższa by się nie zmieściła na plakacie i dlatego została skrócona. Natomiast jeśli chodzi o pojęcie wschód tutaj, to od razu uprzedzam Państwa, że nie będziemy mówić o jakimś dalekim wschodzie, o Chinach ani o Japonii. Wręcz przeciwnie, będziemy mówić o bardzo bliskim wschodzie, a mianowicie zwłaszcza o naszych braciach i siostrach z Ukrainy. Tak się składa, proszę Państwa, że ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że najczęściej na takich konferencjach Bobolanum mówię o teologii, mówię o właśnie o tym, co studiuję, co poznaję. Natomiast rzadko kiedy mówię o tym, jak wygląda moja praca duszpasterska. I właściwie przyszła kreska na mateska i dzisiaj będę mówić właśnie o swojej pracy duszpasterskiej, która może nie jest moim głównym zadaniem jako kapłana jezuity, ale jednak jest bardzo ważna również w moim życiu osobistym, duchowym i dlatego przyszedł czas, żebym się z Państwem podzielił również tym doświadczeniem. Proszę Państwa, pracuję w duszpasterstwie w ukraińskim kościele grecko-katolickim w Warszawie od 2006 roku. I moja praca zaczęła się na ulicy Miodowej. Właśnie za mną widzimy ten klasztor ojców bazylianów, a w nim również jest cerkiew ojców bazylianów, która właściwie istnieje tam i ten klasztor od 1721 roku z pewnymi przerwami, kiedy w zaborze rosyjskim tam była cerkiew prawosławna, później zniszczenia II wojny światowej również były taką przerwą. I to, proszę Państwa, była jedyna parafia grecko-katolicka aż do 2015 roku na terenie Warszawy. Teraz Państwu pokażę wnętrze tej cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Właśnie z tyłu jest ikona Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. To jest cerkiew taka właśnie końca, widać w stylu takim XVIII-wiecznym. I kiedy ja przybyłem do Warszawy w 2006 roku, od razu metropolita, ówczesny metropolita przemysko-warszawski, arcybiskup Jan Martyniak, no, zaproponował mi pracę jako duszpasterza akademickiego na terenie Warszawy dla młodzieży grecko-katolickiej. I od 2007 roku oficjalnie byłem tym duszpasterzem. Co to oznaczało? Oznaczało to, że co niedzielę przyjeżdżałem do cerkwi, odprawiałem Eucharystię o godzinie 11 i po niej odbywało się spotkanie dla młodzieży. Różnie było z tymi spotkaniami. Czasem przychodziło 10 osób, czasem 5, a czasem 1. I ci, co mówili, że przyjdą, to nie przyszli, a ci, co mówili, że nie przyjdą, to przyszli. Ale się do tego przyzwyczaiłem i trzeba powiedzieć, też to mnie wiele nauczyło takiej cierpliwości w życiu duchowym, wyrozumiałości. Współpraca z bazylianami bardzo dobrze się układała, jezuicko-bazyliańska współpraca. I tak było właściwie, proszę Państwa, aż do roku 2013. Jeszcze tylko dodam, że na początku, w 2006 roku, Ukraińców nie było tak dużo. Jeszcze w cerkwi bazylianów stały ławki, które później trzeba było niestety wynieść ze względu na to, że przybywało właśnie naszych sióstr i braci ze wschodu. I kiedy od 2014 roku zacząłem pracować już w nowym miejscu przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie, to jest parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. I ta, ona jest znana, ta parafia, z tego, że są tam bardzo dobrze rozwinięte wspólnoty neokatechumenalne.
I tam dzięki uprzejmości i życzliwości księdza proboszcza rzymskokatolickiego odprawiamy liturgię. Właściwie już od 2013 roku zaczęto odprawiać, a w 2015 roku we wrześniu została erygowana parafia. Była to druga parafia grecko-katolicka na terenie miasta stołecznego Warszawy. To oznaczało, proszę Państwa, że Ukraińców już było coraz więcej. I na początku była tylko jedna liturgia w niedzielę, obecnie są trzy. Oczywiście w dobie pandemii mogło być ich więcej. Na przykład na Wielkanoc odprawialiśmy 6 Eucharystii. No tak przy okazji, proszę Państwa, właśnie ten mój strój może wytłumaczę, że to jest tak zwana wyszywanka, którą na przykład ubiera się z okazji świąt wielkanocnych. W tym roku święta wielkanocne były 2 maja. Liczyliśmy, że pogoda będzie lepsza, a się okazało, że rzymscy katolicy w tym roku co do pogody wygrali. Mieli może chłodniej, ale mieli sucho, a myśmy mieli niestety słote. W każdym razie święta się udały, było dużo liturgii, wiadomo dlaczego, ze względu na ograniczenia ilości osób, które mogły brać udział w liturgiach. I dlatego, proszę Państwa, my odprawiamy tutaj w tej parafii, parafia przy Domaniewskiej jest oficjalnie erygowana, uznana również przez państwo polskie jako osoba prawna pod wezwaniem błogosławionego Mikołaja Czarneckiego, to był biskup redemptorysta, błogosławiony Kościoła grecko-katolickiego. I tutaj może pokażę kilka zdjęć z wnętrza, tam gdzie odprawiamy. To oczywiście widzimy z tyłu również pewne elementy liturgii neokatechumenalnej, ponieważ tam również wspólnoty neokatechumenalne modlą się. My razem z nimi dzielimy to miejsce i tutaj zdjęcie, no gdzieś właśnie sprzed może 6 lat, gdzie ja tutaj widać głoszę kazanie płomienne i widzimy ten wystrój, to jest dolny kościół, czyli mamy tam, nie ma tam światła naturalnego, jest tylko światło sztuczne, więc natomiast dużo jest miejsca, więc można swobodnie, może dosyć dużo osób wejść. Następne, tu mamy zdjęcia z święta Pięćdziesiątnicy, zesłanie Ducha Świętego. To była akurat liturgia, podczas której udzielałem chrztu 2 chłopcom. I dlatego mamy tutaj baptysterium, wystrój na święto zesłania Ducha Świętego zielony, bo zielone świątki, kolor szat liturgicznych zielony. Jest taki zwyczaj, żeby właśnie pięknie na zielono ozdobić świątynię w tym dniu. Tutaj mamy, jak widać, celebrant stoi przy ołtarzu. Na ziemi, na podłodze widzimy również właśnie ustrojoną świątynię. I tutaj mamy zdjęcie, które będzie nam towarzyszyło jeszcze przez jakiś czas teraz tej naszej refleksji, żebyśmy widzieli mniej więcej, no jakiej wielkości też jest to pomieszczenie, w którym się modlimy. Trzeba również dodać, proszę Państwa, że oprócz tych 2 parafii na terenie Warszawy 2 sierpnia 2020 roku zostały erygowane kolejne 2 parafie w Warszawie, także na dzień dzisiejszy są 4 parafie i jest też parafia w Piasecznie, w Otwocku, więc tutaj trzeba powiedzieć, że znacznie się to zmieniło. No plus jeszcze to, że 25 listopada ubiegłego roku została erygowana 3. eparchia, czyli diecezja ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego olsztyńsko-gdańska. A to oznacza, proszę Państwa, że no, ta zmiana, to, że jest 3. jeszcze eparchia, 3. diecezja, pokazuje, że Ukraińców mamy bardzo dużo. To nie oznacza, trzeba też powiedzieć, że wszędzie w Polsce jest taka sytuacja jak u nas. Raczej to, o czym mówię, czy będę teraz mówić, dotyczy dużych miast. No, Warszawa na pewno do takich się zalicza. W związku z tym, czym się charakteryzuje takie duszpasterstwo w takiej parafii,
gdzie ja również posługuję właśnie od 2014 roku i też pomagam w duszpasterstwie młodzieży grecko-katolickiej, zresztą dwóch moich współbraci, którzy tutaj odbywali studia teologiczne, również pomagało, kiedy tutaj byli na studiach, bo już teraz jeden z nich już jest wyświęcony na kapłana, drugi będzie wyświęcony w tym roku. Więc na czym polegała ta praca? Trzeba pamiętać, że 90% osób przychodzących do nas do świątyni to są Ukraińcy z Ukrainy. Tak zwani zarobitczanie najczęściej. Zarobitczanie, czyli ci, którzy przyjechali, żeby za chlebem, za pracą. Sytuacja na Ukrainie ekonomiczna, polityczna, właściwie wiemy jaka jest. Trwa wojna, to po pierwsze. Po drugie, sytuacja ekonomiczna jest właściwie, trzeba by powiedzieć, katastrofalna. Ludzie przyjeżdżają nie dlatego, że po prostu chcą żyć lepiej, że chcą żyć bardziej bogato. Nie. Po prostu przyjeżdżają, ponieważ tam się już nieraz żyć nie da. I przyjeżdżają do Polski. Dlaczego do Polski? Dlatego, że uważają, że jest to kultura stosunkowo bliska, można się szybko nauczyć języka i blisko jest na Ukrainę. Przed pandemią to było bardzo ważne, ponieważ jak były święta, na przykład Boże Narodzenie, Wielkanoc, to Ukraińcy sobie jechali na święta na Ukrainę. W tym roku tak nie było. W tym roku ze względu na pandemię zostali w Polsce właśnie ze względu na to, że bali się, że kiedy będą wracać, to być może nakażą im zostać w kwarantannie, a nie po to przecież przyjeżdżają do Polski, żeby siedzieć na kwarantannie, tylko po to, żeby zarobić pieniądze, które później przesyłają dla swoich krewnych tam na Ukrainie, dla swoich rodzin. Cerkiew, proszę Państwa, jest dla tych ludzi takim azylem. Jest miejscem, gdzie ksiądz jest nie tylko księdzem, jest doradcą, jest prawnikiem, lekarzem, kim tylko może być. I daje tę pomoc. Oczywiście są też, dajemy pomoc prawną, są specjalni adwokaci, którzy pomagają tym ludziom, aby mogli tutaj zalegalizować swój pobyt, aby mogli walczyć o swoje prawa pracy. Tak samo, jeśli chodzi o to, warto zwrócić uwagę, co robią, jakie zawody wykonują. Mężczyźni najczęściej pracują na budowach, w ogrodnictwie albo w usługach. Natomiast kobiety, bardzo dużo kobiet pracuje, opiekując się osobami starszymi, chorymi, niedołężnymi, albo pracują też jako pielęgniarki, pracują jako salowe, i oczywiście pracują też w różnych takich branżach usługowych. Proszę Państwa, to jest pierwsza rzecz, to jest ta praca, a druga to są te relacje z Polakami. Na pewno to nas może, Polaków, interesować, jakie są te relacje. Więc ja muszę generalnie powiedzieć, ze względu na to, że jest jeszcze dużo stereotypów na temat relacji polsko-ukraińskich, że zasadniczo Ukraińcy nie skarżą się na to, że są źle traktowani. Oczywiście, że znajdzie się zawsze jakiś pracodawca, że tak powiem, kutwa, prawda, który jakiś dusi grosz albo który poniewiera pracownikami, ale to najczęściej nie dzieje się z powodów narodowościowych, tylko po prostu on tak traktuje wszystkich swoich pracowników. Więc tutaj raczej nie ma jakichś takich, powiedzmy, to nie jest na pewno problem jakiś poważny, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. Poza tym trzeba pamiętać, że ci ludzie z Ukrainy, oni wiedzą, na co się piszą, kiedy przyjeżdżają tutaj i wiedzą, znają zaszłości historyczne. Natomiast są cierpliwi, nawet jeżeli któraś tam starsza pani takiej opiekunce powie coś, że tam wyście zabijali nam krewnych i tak dalej, że przyjmują to i nie robią z tego jakiegoś skandalu. To też trzeba powiedzieć tutaj, że w tej dziedzinie nie ma jakichś większych problemów.
Natomiast jest też takie miejsce, które zwłaszcza przed pandemią było otaczane przez zwłaszcza proboszcza grecko-katolickiego parafii na Domaniewskiej, było otaczane taką szczególną opieką, to jest Dworzec Zachodni. Jak Państwo kiedyś tam byli czy bywali, to można było usłyszeć przede wszystkim język ukraiński. I on nieraz tam jeździł w późnych godzinach wieczornych i jeździł, rozdawał tam herbatę, kanapki. Tam byli ludzie, którzy nocowali, którzy przyjechali za pracą, zostali oszukani. Był ktoś im naobiecywał złote góry, przyjechał i ten, który tam miał czekać, go nie ma, telefon wyłączony. Ten Ukrainiec nie zna w ogóle języka polskiego, nikogo tu nie zna, nie wie, gdzie się obrócić. Takie sytuacje też są. I takim osobom też pomagamy. Bywa, że ktoś jest w szpitalu, już nie mówię o COVID-zie, tylko również inne, na przykład był taki chłopak, który spadł z rusztowania na budowie. I parafia wtedy również zbiera pieniądze na przykład na to, żeby pomóc takiemu młodemu chłopakowi w tym, żeby mógł skorzystać z leczenia w Polsce. Trzeba powiedzieć, że parafianie są w takich sytuacjach bardzo hojni i są solidarni. To znaczy, mimo tego, że sami klepią biedę, to potrafią się podzielić. Były też takie sytuacje w moim wypadku, że w jednej z parafii tej nowo erygowanej na Pradze proboszcz grecko-katolicki zachorował na COVID-a i też pomagałem przez 2 miesiące, ponieważ on był w bardzo ciężkim stanie, właściwie otarł się o śmierć, ale był na Ukrainie i tam leczono go w szpitalu. Więc ja przez 2 miesiące odprawiałem w każdą niedzielę 3 Eucharystie i też trzeba powiedzieć, no powiedziałem, troszkę straszyłem ludzi, że jeżeli mi się coś stanie, nie daj Boże, to trzeba będzie parafię zamknąć, bo nie było po prostu już komu odprawiać. To są sytuacje, z którymi w ostatnim czasie musieliśmy się mierzyć. A z drugiej strony ci ludzie są bardzo wdzięczni za tę posługę i bardzo otwarci na współpracę. Trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że to, o czym teraz mówię, może chyba pierwszy raz tak wiele mówię o tym, co sam robię albo co jeszcze powinienem robić, ale może właśnie mówię o tym po to, aby tym bardziej uczulić Państwa na te problemy, z jakimi borykają się nasi bracia i siostry z Ukrainy. Może wydaje nam się, że są już czymś, takim elementem oczywistym w naszym społeczeństwie, że są no już tak, powiedzmy, wrośli w to społeczeństwo, że nie musimy się nimi jakoś przejmować, zajmować. A może jednak w sam raz odwrotnie. Pamiętajmy o jednym. I to właściwie dotyczy nie tylko relacji polsko-ukraińskich. Abyśmy tych ludzi traktowali po bratersku, po partnersku, abyśmy nigdy nie podchodzili do nich paternalistycznie. My sami też tego nie lubimy. Nie chcielibyśmy, żeby ktoś z innego narodu przyszedł do nas i nas traktował z góry. To wszystko, o czym mówię, właściwie mogą zrozumieć ci, którzy sami wyjechali kiedyś za pracą na Zachód. Albo sami tam są, choćby w Wielkiej Brytanii czy w innych takich krajach, gdzie być może doświadczyli również pewnych takich animozji na tle narodowościowym. I dlatego, proszę Państwa, nie wystarczy tylko być w sensie fizycznym z siostrami i braćmi ze wschodu, że oni są obok mnie, ale również być dla nich. I trzeba też powiedzieć, to bardzo chcę podkreślić, że wielu Polaków jest dla tych sióstr i braci ze wschodu. Rozumieją ich rozterki, problemy, kłopoty, ich po prostu biedę,
i tę nieraz duchową i materialną. I dlatego to, o czym tutaj teraz mówię, proszę Państwa, myślę, że jest bardzo ważne, żebyśmy na to zwracali uwagę. Jeszcze tylko dodam, że również w parafii namiodowej i przy parafii naszej na Domaniewskiej są duszpasterstwa młodzieży. Duszpasterstwo, wspólnota, dom, tak się sami nazwali, zresztą jeden z moich współbraci jezuitów był przy tworzeniu się tej wspólnoty dom i ona istnieje po dziś dzień. Spotykają się również członkowie tej wspólnoty u nas tutaj w Kolegium Bobolanum we wtorki, mają swoją liturgię i swoje spotkania. I jest to o tyle jest to ważne, proszę Państwa, żeby zobaczyć, jak nieraz się, ach ta młodzież, prawda, ach ta młodzież. Co to z tego będzie? Tylko piją i nie wiadomo, co tam jeszcze, prawda? Nie. Okazuje się, że są też ludzie młodzi, którzy są rozmodleni, którzy są po prostu zachwyceni również wiarą chrześcijańską i nią żyją i starają się nią dzielić. I nieraz, proszę Państwa, jeszcze tak na koniec dodam, ci Ukraińcy są apostołami, nie tylko, że są ambasadorami swojego kraju, bo zawsze tak jest. Jak Polak będzie w Niemczech, to też będzie ambasadorem swojego kraju. Nie tylko, że są ambasadorami Ukrainy, ale nieraz te kobiety, które się opiekują tymi osobami starszymi, są niczym te niewiasty spieszące do grobu albo już odchodzące od grobu i zwiastujące, że Chrystus zmartwychwstał. Nieraz zdarzało się, proszę Państwa, że taka pani opiekująca się, Ukrainka opiekująca się Polką, przywiodła tę osobę do Chrystusa. Bo no, już po prostu przez wiele, wiele lat nie miała ta pani niczego wspólnego z Kościołem, z wiarą, a zaczęła rozmawiać właśnie z tą swoją opiekunką o sprawach Bożych. Się okazało, że po pewnym czasie ta pani nagle poprosiła, że chce jednak się wyspowiadać, że chciałaby pojechać do kościoła. Więc też warto zwrócić uwagę na taki aspekt związany z wiarą. To znaczy, że być dla sióstr i braci ze wschodu to jest jedna strona medalu, ale również jest ta, że być może trzeba popatrzeć, że oni też żyją tym być dla sióstr i braci z zachodu, kiedy są u nas. I chociaż nie są na swojej ziemi ojczystej, ale jednak służą, pomagają w rozwoju naszego państwa, Polski. I trzeba to również docenić i trzeba również o tym pamiętać i modlić się za nich. I o to bardzo proszę i do tego Was wszystkich Państwa zachęcam. Dziękuję Państwu za uwagę i bądźmy dla sióstr i braci ze wschodu. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał.